Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, będą to ulubieńcy. Będą to ulubieńcy sierpnia i września, tak mniej więcej. Są aktualni, wiadomo, wrześniu troszeczkę pogoda się zmienia, przedstawiamy swoją pielęgnację. Taki filmik też Wam nagram. Tego tutaj mówię, część jest jeszcze, zahacza o sierpień, ale większość to jest wrzesień. I pierwszy ulubieńc jest takim, no zaliczyłam ich do kosmetycznych w sumie, i jest to ręcznik. Jak widzicie, jest to dosyć taki cienki ręcznik, wygląda trochę jak pielucha tytrowa. I co to jest? Jest to ręcznik bambusowy, po prostu wykonany tutaj pewnie albo to jest wiskoza bambusowa, albo jakieś włókno bambusowe po prostu. I jest fenomenalny. Ja ten ręcznik kupiłam w Zielonym Kremie w Poznaniu. Nie wiem, gdzie jeszcze można dostać. No przez internet na pewno w Zielonym Kremie też. Są różne kolory, ja mam akurat taki bardzo różowy, ten kolor się w ogóle w praniu nie spiera, nie ma problemu, jest mięciutki, jest cieniutki i malutki, to jest normalny duży ręcznik kąpielowy, więc jest naprawdę duży, jak go zmienicie, to jest taki mały, idealny na siłownię, idealny po prostu w podróż, bardzo szybko schnie, ale to co jest najfajniejsze to, że bardzo, ale to bardzo szybko chłonie wodę, ja się nim po prostu, wiecie, opatulam i jestem sucha, więc jest fantastyczny. Naprawdę super. Cena takiego ręcznika jest praktycznie identyczna jak normalnego, 28 zł, więc tyle kosztują zwykłe takie, wiecie, duże ręczniki. I kolejną taką rzeczą wchodzącą w pielęgnację jest to ostra szczotka z Fridge. Mój ulubieniec, ona działa cuda. Dzięki niej już peelingi nie są potrzebne, ale wiadomo, ja używam peelingu, bo mi to sprawia przyjemność, ale idealnie peelinguje skórę, walczy z celulitem idealnie. Ujętnia tą skórę, ta skóra jest tak niewiarygodnie miękka. Do tej pory żaden balsam, żaden peeling, nawet masaże bańką chińską nie zapewniły mi takiego zniknięcia celulitu i takiego ujędrnienia i takiej miękkości skóry jak ta szczotka. Więc jest idealna. To nie jest, znaczy wiadomo, wiecie, to nie jest mało, 50 czy tam 55 zł za szczotkę, to nie jest mało, ale według mnie to też nie jest dużo. Ja bym powiedziała, że to jest spoko cena, naprawdę ta szczotka jest z naturalnego włosia konia, także no jest super, nie jest mega twarda, nie jest też mięciutka, że was tylko mizia, coś tam robi, możecie sobie to stopniować, ale też nie jest twarda, nie jest jakoś za ostra, no jest fantastyczna, naprawdę super, super, żałuję, że tak późno po nią sięgnęłam, ale cieszę się, że w ogóle mi się udało po nią sięgnąć, na szczęście. I może teraz już przejdę do pielęgnacji. Mój ulubieniec, o tym już Wam opowiadam od dawna. To jest coś, co ogarnia moje włosy, szczególnie końce przed puszeniem się dzięki temu. One są bardzo ładnie takie błyszczące, mięciutkie. I to jest preparat zakwaszający do włosów, dokładnie jak to się nazywa. Ja na to mówię ocet, ale to się chyba nazywa płyn zakwaszający do włosów Purite. To jest ocet jabłkowy, woda, ziele pokrzywy, szałwii, podbiału, kwiaty rumianku, nagietka lawendy, olejki eteryczne z rozmarynu, lawendy i rumianku. Także ma taki dosyć, pierwszą nutę, którą czujecie, jest to nuta octu, a później czujecie już tylko te zioła, ale jak dla mnie działanie, może trochę śmierdzi na początku, no ale wiadomo, musi to zakwasić, więc to musi trochę brzydko pachnieć niestety, ale to, co on później robi z włosami, naprawdę warto, dziewczyny, słuchajcie, super. Ta butelka kosztuje, tutaj mam cenę 47 zł, nie jest to mało też fakt, ale według mnie warto, bo działa fenomenalnie. Dobra, kolejna rzecz z Purite. Jak wiecie, ja Wam już podam, że się w tej marce zakochałam. Poznałam markę właśnie w Zielonym Kremie w Poznaniu i zostałam zarażona. Dlaczego? Bo jest to polska marka, fenomenalna. Robi fantastyczne kosmetyki o cudownych składach, w pięknych opakowaniach. Pięknie wyglądające, super dla mnie pachnące. I w fajnych cenach. To przede wszystkim dla mnie tutaj cena naprawdę super. I ja ten peeling trzymam w lodówce, aby on był stały, tak jak widzicie tutaj. Ponieważ tego się trzyma w normalnej temperaturze, on jest rzadki, normalnie płynny, wydaje mi się, że pewnie to ma olej. No chodzi o to, że dobra, że on się robi po prostu płynny w temperaturze pokojowej, dlatego ja go trzymam w lodówce, aby był taki. I to jest, uwielbiam, to jest zapach róża i wanilii, chyba tak. I jeżeli lubicie zapach konfitury z dzikiej róży, z owoców dzikiej róży, to to pachnie tak. Słuchajcie, otwieracie, nawet wygląda jak konfitura z dzikiej róży, to po prostu, no jest cudo. Rewelacyjnie pielęguje, rewelacyjnie nawilża skórę, a przy tym po prostu tak pięknie pachnie, ona ma takie drobinki jakby perły czy brokatów w sobie, więc na prezent, no coś idealnego, tu jest dosyć duża pojemność, pewnie jest 200 co najmniej mililitrów, nie, 250 ml, więc naprawdę super. Na pewno o tych produktach Wam opowiem trochę więcej, ale no tutaj naprawdę jest fantastyczne, uwielbiam, uwielbiam. I co, już jak jestem przy Purite, to już Wam pokażę wszystko z Purite, tutaj mam zawinięte. Czarne mydło, czarne mydło, to jest mydło z węglem aktywnym, z Purite.
Kocham zapach. On pachnie lekko cytrynowo, trochę rozmarynowo. No, przepięknie. I to mydło, wiadomo, możemy mieć i całe ciało, możemy mieć i twarz. Ja sobie to podzieliłam po prostu na pół. O, tak, widzicie, tutaj była jeszcze jedna połówka i jeszcze na takie, o, kosteczki. Jedną taką kosteczkę właśnie mam w łazience, po prostu w użyciu, a resztę sobie trzymam tutaj zawinięte, wiadomo, żeby nie moczyć całego mydła, bo nie mam takiej potrzeby po prostu, a szkoda. I fantastycznie oczyszcza tą skórę, ładnie ją właśnie zmywa wszystko, ładnie wchodzi w pory, tworzy przepiękną, taką gęstą, porządną pianę, taką fajnym, takim trochę szarawym odcieniu. I fantastycznie oczyszcza przede wszystkim, ale przy tym nie ściąga tej skóry, nie wysusza jej. Ja tego produktu nie stosuję też codziennie, chociaż byłoby idealnie, ale trochę się jeszcze boję stosować codziennie. Także co drugi, co trzeci dzień dla takiego dogłębnego czyszczenia, czasami sobie na chwileczkę zostawiam, aby ten węgiel aktywny mógł sobie zareagować. Także naprawdę jest fantastyczny produkt. I dalej do oczyszczania twarzy używam jeszcze z Make Me Bio, to jest puder myjący do twarzy, delikatny puder myjący. Bardzo fajnie się sprawdza, zamiast peelingu czy normalnego oczyszczania ze spokojem można używać, ale jak używam tego, to nie potrzebuję już peelingów do twarzy, więc takie troszkę zamiennik peelingu. Czasami stosuję, to nie jest tak, że stosuję to raz w tygodniu, tylko zamiennie najczęściej właśnie z mydłem z Purité. Także widzicie, dosyć naturalna to moja pielęgnacja, ale to nie koniec, zaraz zobaczcie, mówię. I od jakiegoś czasu pewnie jak śledzicie mnie na Instagramie czy Facebooku, to widzicie, że ja naprawdę na punkcie tych naturalnych kosmetyków zawsze miałam fioła, ale ostatnio poznałam tyle cudownych marek, że fiu fiu. Kolejnym moim odkryciem, nawet widzę, że mam dosyć spore zużycie, fantastyczny olej, bardzo, bardzo dobrze się sprawdza do cery tłustej, mieszanej, od razu się wchłania, ja go nakładam i po 5 minutach mam już wchłonięty olej, więc dla mnie jest idealny, po prostu nie nienawidzę się kleić. Wiadomo, czasami warto zastosować olej, po którym się kleimy, dla samych efektów warto to przecierpieć, ale tutaj ten olej w ogóle mi się wchłania idealnie, nawilża moją skórę, w ogóle jej nie zapycha, więc jeżeli macie cerę trądzikową, jeżeli macie cerę mieszaną, tłustą, boicie się o to, że ona się zapcha, albo myślicie, że olej nie jest dla Was, spróbujcie z olejem z pestek Mali i będziecie zachwycone na pewno. Przepięknie pachnie jak dla mnie, jak na olej taki jest delikatny, nie? Wiecie, niektóre oleje potrafią śmierdzieć, a ten bardzo ładnie pachnie jak dla mnie. Wiadomo, nie malinami, nie myślicie, że to będzie pachniało malinami, ponieważ to jest z pestek Mali. Jest fantastyczny ten olejek. Bardzo dobrze przede wszystkim nawilża tą skórę i nic złego z nią nie robi. I kolejnym produktem do twarzy to jest Frisch Krem 1-2, chyba tak się to oznacza. Dokładnie Wam wszystko podlinkuję. To jest Face Watercourt i to jest krem do twarzy długotrwale nawilżający. Postaram Wam się zrobić notkę na blogu, bo jak widzicie, tutaj zużycie jest dosyć duże już go. Naprawdę go bardzo polubiłam, już nie mówiąc, że te opakowania z tymi kryształkami, z nalepką, z datą produkcji i kto dla Was wykonał to, z tym, że trzymać w lodówce, z pompką. Wszystko dla mnie jest na wielki, wielki plus. 48 gram tego kosmetyku tu mamy, musimy zużyć 2,5 miesiąca właśnie. I to jest krem, który ja się na początku go bałam, ale tutaj dziewczyny z Frisch mi go poleciły. To też bardzo fajne jest w marce, wiadomo, te kremy trochę kosztują. Tam się z dziewczynami możecie dogadać, możecie do nich pisać, one Wam powiedzą, który krem będzie dla Was dobry. I ja im zaufałam, bo chciałam wybrać zupełnie coś innego, ona powiedziała, że z tego będę zadowolona. Bałam się, bo z opisu myślałam, że będzie to krem bardzo tłusty i bardzo nawilżający, a on jest w postaci takiej bardziej wody. Może go Wam teraz pokażę. W tej chwili też jest wyciągnięte z lodówki, bo nam muszą wstać w lodówce, ale myślę, że no powinniście to widzieć, że on spływa trochę. Że tak Wam przejadę, o widzicie? To jest taka bardziej woda, już jest wchłonięta, więc jeżeli właśnie macie taką cerę jak ja, to będzie fantastycznie i nie bójcie się. I warto zaufać właśnie tam dziewczynom, jeżeli nie wiecie, który krem wybrać, napiszcie do nich, one Wam na pewno zadadzą Wam kilka pytań i Wam wybiorą krem. No mi wybrały idealnie, jestem zachwycona tym kremem. Także tutaj jeszcze kilka kosmetyków z Frisch mam na oku, więc mam nadzieję, że niebawem mi się uda. I jeszcze ostatnia rzecz do włosów. To jest Venita Salon, to jest takie serum na końcówki. Tak, serum do włosów, olejek jojoba i makadamia. Jak to pewnie ze składem, to tu są silikony oczywiście, bo to wiadomo. Ale fantastyczne serum na końcówki, używam, zabezpieczam. Ja zawsze używam takich produktów. Jestem przeciwniczką silikonów i tak dalej, ale do włosów dla mnie jest ok i mogę stosować. Stosuję też naturalne oleje na włosy, ale jednak te silikony, tym bardziej lato, czy teraz nadchodzi jesień, zima, są takie bardzo niesprzyjające naszym włosom. Także wtedy te końcówki ja zabezpieczam właśnie silikonami, nie mam wtedy do silikonów, niech sobie tam żyją i chronią włosy. I teraz makijaż. Zacznę od lakieru, który po prostu podbił moje serce. Nie pamiętam, kiedy miałam taką zajawkę na lakier do paznokci, jak mam w tej chwili.
I tu jest 60 sekund z Rimmela, kolor 335, 335, taki kolor. Ja już nie wiem, ile razy miałam pod rząd nim pomalowane paznokcie, po prostu, nie wiem, z 8 pod rząd, zmywam, nakładam, teraz mam coś innego, teraz mam Golden Rose. Zmywam, nakładam i od nowa na paznokciach u stóp, to już chyba od 3 miesięcy ten lakier jest non-stop na moich paznokciach, więc uwielbiam, bardzo szybko są, faktycznie ja na nie zawsze nakładam serwit, więc trzymanie tutaj Wam nie powiem, ile one się same trzymają, ale fantastyczny lakier, naprawdę zainteresujcie się, bo ja się zakochałam. Usta. NYX, to jest ta matowa szminka, miałam kilka wesel w tym sezonie, mimo aparatu dała radę, nie osadzała się na aparacie, słuchajcie, czasami ciężko jest mówić jeszcze, nie osadzała się na aparacie, nie ściera się, utrzymuje się idealnie, według mnie jest lepsza niż Bourjois Rouge Edition Velvet, są lepsze, chciałam sobie zakupić inne kolory, ale nie wiem, poznańskie te glasy są tak ubogie w te kolory, że po prostu szkoda słów, a trochę mi się nie opłaca zamawiać przez internet, wiecie, nie mam takiego ciśnienia, że muszę to już mieć, żeby zamawiać przez internet i płacić za przesyłki, także na razie jeszcze sobie innego koloru z tego NYXa nie dokupiłam, ale mam na oku. I dalej mój najnowszy nabytek z DM-u, kupiłam sobie pomadkę, którą mam w tej chwili na ustach, to jest taki piękny, delikatny róż. I to jest numerek 12 z takiej serii, nie wiem czy ona w Polsce już jest dostępna. Candy Love, przepiękny róż, nawilża, idealna, do nożenia aparatu super. Jedynie co, bo pachnie pięknie, tylko ma smak taki, posmak starych pomadek, ale w 100% tak jestem w stanie jej to wybaczyć za to jak wygląda, za to jak nawilża moje usta, za to, że mogę się pomalować nią bez użycia lusterka. Przepięknie według mnie wygląda, trochę jest podobna do pomadek Maybelline. Maybelline miała podobne pomadki, tylko chyba kwadratowe. Bardzo fajne pomadki, jak będą w Polsce, to się rzucajcie i był wybór kolorów bardzo, bardzo duży. Kolejną fantastyczną rzeczą ułatwiającą życie mi z aparatem to jest Clarence i to jest Instant Light Nature Lips Protector, nie wiem czy to się tak nazywa. W numerze 5, jak Wam pokażę, no każdy chyba wie o co chodzi. Catrice ma podróbkę tego produktu, przepięknie pachnie. Zapach jest taki karmelowy, słodki. Bardzo ładny, delikatny kolor. Dosyć podobny w sumie do tego, co mam w tej chwili na ustach. Może trochę bardziej rozkwiniowy. Jedyny sensowny kolor, jak dla mnie, z tej całej serii, ta 05. Ja go kupiłam na promocji za 49 zł. Normalnie chyba kosztuje 79. I teraz tak, za 49 zł jest moim ulubieńcem. I za tą cenę w pełni mogę zapłacić za niego 49 zł. I... jest super w tym momencie, ale za 79 zł nie. Więc polujcie na promocję, bo tak jak mówię, tyle ile za niego zapłaciłam, za tyle za ile go kupiłam, jest moim ulubieńcem, bo fantastycznie nawilża usta. Przy tym nadaje im kolor, pięknie je pilnuje, ma fajne opakowanie, podoba mi się to. Faktycznie pomaga moim ustom przy tym aparacie, kiedy one czasem są przesuszone, czasem są gdzieś tam, wiecie, podrażnione. To sprawdza się super, ale myślę, że taki produkt nie jest wart 79 zł, ponieważ na rynku istnieje wiele innych produktów, które mogą działać podobnie, czy chociażby ten z Catrice, no nie mam, więc Wam nie porównam, ale już 79 zł to jest przesada, ale 49 w pełni można za niego zapłacić. I dalej, co tu jeszcze mamy? Aha, do ust mam jeszcze tą konturówkę słynną, mam z Essence numer 15 Honey Berry. No chyba każdy wie o jaki kolor chodzi i faktycznie jest super. Ja nie byłam przekonana do tych konturówek z Essence z tego powodu, że kupiłam kiedyś tam dawno jakąś konturówkę, ona była dosyć twarda, nie sprawdziła mi się i zawsze się zastanawiałam o co chodzi tym wszystkim dziewczynom, że one tak tą konturówki lubią, skoro ona taka twarda. Kupiłam tą i wiem, mimo często przesuszonych ust, przy aparacie to jest dosyć normalne, kocham, ubóstwiam, uwielbiam i mam ją najczęściej ostatnio na ustach, właśnie tą konturówkę, taki typowo jesienny kolor. Proszę Wam pokażę swatcha. Naprawdę jest przepiękna. Żałuję, że kupiłam tylko jedną, bo to też kupiłam w DM-ie. Także coś pięknego, naprawdę przepięknie wygląda na ustach. Teraz na twarz. Bardzo polubiłam ten puder z Rimmel. To jest Lasting Finish, 25 godzin. Bardzo fajny, to już widać z użycia, słuchajcie, mam aż takie wdęko widać. Tutaj macie lustereczko, gąbeczkę. Czego chcieć więcej, wszystko fajnie oddzielone. Ładnie matuje, jeżeli macie problem z otrzymaniem matu, to on bardzo ładnie trzyma mat, spokojnie cały dzień. Ja się rano podróbowałam do pracy w tej chwili, naprawdę się nie poprawiałam, więc widzicie, trochę się błyszczę, ale nie ma tragedii. Tylko jest super i dosyć fajnie kryje nawet, tak Wam powiem, że jeżeli macie coś tam do zakrycia, to sobie poradzi. Do brwi to też kupiłam w DM-ie i się zakochałam. Najlepszy produkt do brwi tego typu, jaki miałam, to jest Make Me Brow. Ja mam w tym
numerze 1 z Essence. Mam nadzieję, że ta jedynka wejdzie do Polski, bo mi pod zdjęciem na Instagramie pisałyście właśnie, że niestety, ale tego nie ma w Polsce. Ma super malutką szczoteczkę, idealną, po prostu idealną. I ja wam zrobię wpis na blogu, aby pokazać, o co w tym chodzi, bo on ma takie małe włókienka w sobie. I te włókienka wam zagęszczają wasze tutaj brwi, więc to jest super. Postaram się wam pokazać kolor, że ten kolor naprawdę jest, wiecie, takiego żelu kolor ciężko, ale on naprawdę nadaje kolor. Bardzo ładnie utrzymuje te brwi, nie mam nic do tego. O, wiecie, jest to chłodny, szarawo-brązowy kolor, bardzo fajny, idealny do brwi i naprawdę nadaje ten kolor. Ja oczywiście tutaj mam w tej chwili też pociągnięte kredką, więc to nie jest tylko kolor tego, ale sam sobie też świetnie sobie radzi. Jeszcze dwa produkty do oczu, tak żeby wam przypomnieć, że cały czas moim ulubieńcem jest cień do powiek My Secret 505, odkąd nagrywam na YouTube, ja wam go pokazuję. Także odkryłam go dużo wcześniej niż inne dużo znane dziewczyny, dużo bardziej znane dziewczyny, które oni mówią w tej chwili. Ja go używam od prawie 3 lat. Denko jest strasznie duże, ale już mam następny w zapasach. 512 też bardzo lubię, ale 505 to jest hit, uwielbiam, ubóstwiam i każdemu polecam. On kosztuje 7 czy 6 zł i warto go zakupić, także jest bombowy. To dla nowych widzów takie przypomnienie, od czasu do czasu wam go pokazuję w ulubieńcach, żebyście widzieli. I ostatnią rzecz, do której w tej chwili powróciłam, to jest kolor Tattoo Maybelline w numerze 35 On and On Bronze. Każdy chyba wie, jak ten cień wygląda, taki trochę brązowo-złoty. Nakładam go na całą powiekę, blenduję tylko górę beżowym cieniem i mam makijaż gotowy. Za to go uwielbiam właśnie we wrześniu, nie miałam kompletnie czasu na nic, dlatego ten produkt sprawdzał się idealnie, po prostu był fantastyczny jak dla mnie. Coś cudownego, szybki makijaż i wychodzę w długą. Także to wszystko. Trochę tego było, ale tak jak mówię, to był filmik praktycznie z 2 miesięcy. Ja też nie gadałam z wami ostatnio za dużo, dlatego dużo gadam. Piszcie koniecznie, czy miałyście te kosmetyki, czy je lubicie, co innego polecacie i dajcie mi znać, jakie kremy pod oczy polecacie, bo szukam idealnego kremu pod oczy i znaleźć nie mogę, więc piszcie koniecznie na dole, jakie kremy pod oczy polecacie. Pa, pa!